9 października. Czas zbioru ziemniaków. W gospodarstwach uprawiających ziemniaki jest to czas bardzo intensywnej, wytężonej pracy. Oraz też nadszedł czas powiedzieć sprawdzam technologii Don't Stop Grow w ziemniaku. Zaprawianie ziemniaka preparatem H650 oraz Maxi Grow w połączeniu razem z zabiegiem z zaprawą fungicydową. Następnie zabiegi dolistne do krmienia dolistnego włączając preparaty Maxi Grow oraz barier SICA uzupełniły całą technologię do końca okresu wegetacji ziemniaka. Jest dzisiaj z nami wieloletni prezes gospodarstwa Atis Jakubowice. W zeszłym roku stosował Pan na części swojej plantacji technologię Don't Stop Grow. W tym roku zdecydował się Pan zastosować na całości. Proszę powiedzieć właśnie, jaki ten był rok pod względem pogody oraz też efekty, jakie udało się uzyskać dzięki tej technologii. No, ten rok był specyficzny, jak zwykle w rolnictwie nigdy żaden rok nie jest podobny do drugiego. Na początku, w trakcie sadzenia, susza, później zimny maj, czerwiec, duże opady, właściwie 1/3 opadów rocznie, bo około 200 mm. Później znowu okres suszy, końcówka w miarę poukładana, natomiast tu jesteśmy na etapie wykopków, no i jak widać po polu jest no nieciekawie. W każdej chwili deszcz przerywa nam to kopanie i no jest jak jest. Jeżeli chodzi o efekty stosowania tej technologii, no ja generalnie jestem zadowolony, dlatego poleciało to w tym roku na wszystkie pola, na wszystkie plantacje. Około 150 hektarów ziemniaków w gospodarstwie. Co powoduje? Na pewno powoduje pobudzanie ziemniaków do zawiązywania większej ilości bur. Czy to zaprawianie, tak? Bo to czyli zaprawianie. Zaprawianie, tak. Zaprawianie H150 powoduje, że ta gleba w trakcie kopania nie zaskorupia się. Jesteśmy akurat na polu, chyba najcięższym polu w gospodarstwie i tutaj przeżywaliśmy w okresach kopania no, tragedię wręcz z ilością bryły i tak dalej. W tym roku zaobserwowaliśmy po zastosowaniu tej technologii, że w okresie suszy co prawda ta bryła była, ale ona była powierzchniowa. W środku, gdzie w redlinie rozwijają się ziemniaki, ziemia była w miarę sypka. Także to właściwie jeden z efektów. No, zobaczymy, jak to będzie się zachowywać dalej. Natomiast jak widać, no, warunki kopania, no niestety ziemniaki są oblepione ziemią, natomiast nie ma bryły, a w związku z tym też nie ma obić na ziemniakach i tak, spodziewamy się dość dobrego plonu. Ja podejrzewam, że tutaj na tym polu około 50 ton z hektara. Ziemniaki, które są produkowane na chipsy czy na frytki, bardzo ważny jest kalibraż tych ziemniaków, tak? Tutaj udaje się też uzyskać, wykopaliśmy tu kilka bulwy. Natomiast jak Pana zdaniem też na magazynie to wygląda? Tutaj mamy do czynienia właściwie z dwoma rodzajami interesu, że tak powiem. Tu akurat jesteśmy na polu z ziemniakami pod frytki i nie zależy nam tutaj na, że tak powiem, ziemniakach od 4 do 6 cm, a raczej im większe, tym lepsze. Czyli zawiązanie ilości bulw powoduje też wielkość tych bulw w trakcie kopania. I tutaj akurat może jednym z minusów tej technologii jest to, że ziemniaki czasami potrafią zawiązać pod krzakiem 12, 15 i 18 bulw. Przy ziemniakach odmiany frytkowej, a taką tutaj mamy, Marquez, jest to raczej niewskazane. Chyba że trafi nam się idealny rok i wtedy te ziemniaki, te 15 ziemniaków pod krzakiem, one osiągną wielkość technologiczną, czyli powyżej 4 cm, a idealnie było, gdyby one wszystkie miały od 8 do 10. Tak. Znaczy tutaj następne zabiegi dolistne to mają za zadanie wykarmić te bulwy, no i oczywiście też dokarmianie doglebowe jest najważniejsze, tak? Ale tutaj zabiegi Maxi Growem, czy później w połączeniu z barier SICA, te bulwy właśnie wypełniają i mają za zadanie je wykarmić.
To tak, to zgadza się. Czyli rozumiem, że kalibraż jest na chwilę odpowiednią, na ten moment jest odpowiedni, tak? Jest ok. Powiedzmy, że 90% ziemniaków osiągnęło tą wielkość technologiczną. I jak na tą porę jestem zadowolony. No, nie należy też przesadzać z wielkością, ponieważ tak, później mamy do czynienia z pustosłowatością ziemniaków, one się źle przechowują. Także tutaj myślę, że te 8-10 cm jest ideałem. Technologia Don't Stop Grow po raz kolejny sprawdziła się w gospodarstwie Atis Jakubowice, jak i również inne gospodarstwa, które lustrowaliśmy jeżdżąc po całej Polsce. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję oraz zapraszam do współpracy i do oglądania kanału sadkowski.pl. Do widzenia.